Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Jakie tutaj całuski odchodzą. Oluś i Alinka, braciszek i siostrzyczka, a tam w tyle ciocia Marcelinka. Oj, troszkę znudzona. Tutaj pucuje się też Boguś, a tutaj Dobrotka troszkę senna. Wracamy do mycia. Teraz Szyjka jest tutaj czyszczona. Ou, ou, coś się dzieje. Ale chyba nic ważnego, bo już luzik, już Alunia się kładzie z powrotem, a Oluś wraca do pucowanka. Takiego konkretnego pucowanka, proszę zwrócić uwagę na ten mokry pędzelek. No a teraz jest policzek Aluni. O, znowu coś się dzieje. Boguś nie przejmuje się niczym, myje się dalej. A tutaj stan alertu? Nie. Wracamy z powrotem do mycia i teraz będzie czółko. Tak, bardzo porządnie trzeba wyczyścić siostrzyckę, uszko. A kogo mamy tutaj? Oczywiście na mnie leży Wikuś. Te wielkie oczy są trochę zdziwione, co ja robię. Zamiast się nim zajmować, to ja filmuję. A tutaj Bartuś leży sobie obok. No i wracamy do pucowanka. Tym razem jest tak. Oluś czyści uszko, a Alunia czyści własną łapunię. Tak delikatną Alunię to może tylko czyścić braciszek, no ewentualnie jeszcze ciocia Marcelinka. No, dalej tutaj Boguś, natomiast Dobrosia najwyraźniej się troszkę znudziła. Marcelina zresztą też zmienia pozycję. Tak, trzeba troszkę rozprostować kości. O! O, znowu coś się dzieje. O, może nie. Oluś i Alinka to są dwa wrażliwiaczki z bardzo dużym poziomem lęku. Także oni w zasadzie nie tracą czujności, zwłaszcza Alunia. No ale jak widać, zdarzają się też takie momenty pełnego relaksu. Oj, tutaj pod szyjką, a tu Bartuś się temu przygląda. I teraz proszę zobaczyć, co tu się zaraz stanie. Otóż Bartuś dojdzie do wniosku, że on by się przyłączył, bo Bartuś to przytulas. Niemniej jednak dla Aluni to już trochę za dużo.